Witam wszystkich. Pochodzę z południowo-wschodniej Polski. Kilka takich zdjęć podglądowych dla pokazania okolicy. Jest to taka północna część Karpat. Я всем приветствую. Я проживаю в юго-восточной Польше, это Северные Карпаты. И здесь вы увидите фотографии, как выглядит местность, где я проживаю. Пчелярство в моей родине началось уже 60 лет тому, започатковал тато. Пчеловодство в моей семье началось 60 лет тому назад, и пчеловодством начал заниматься мой отец. Zawsze zajmowaliśmy się towarową produkcją pasieczną. Najmniej pasieka liczyło 160 rodzin pszczelich, obecnie jest ich 430. My всегда byli jakby nastrojeni na to, żeby zbierać towarny miód. I kiedy my zaczynamy tylko zajmować się pszczelowodstwem, to samo małe количество семей w naszej pasieki to 160. W настоящее время nasza pasieka насчитывает 430 семей. Jakby można było, to ten drugi folder by mógł włączyć. Można odkryć drugą papkę, puścić. I do góry, jeszcze. Drugi od góry, jeszcze wyżej. Oto to tak. I tutaj. W zasadzie nie przygotowywałem żadnej prezentacji. Chciałem puścić bardziej zdjęcia, jak to wszystko u nas wygląda w sezonie. Значит, я специально как бы не готовил какой-то презентации со словами, а решил показать вам фотографии и прокомментировать эти фотографии, чтобы и показать, и рассказать, как строятся у нас работы в сезоне. Займаемся позискиванием меду, пылку, прополису, продукцией откладов пчелих, але наибольше скупаемся на продукции маток пчелих. Значит, мы собираем мед, пыльцу, пылку, продаем, делаем отводки, но больше наша работа сосредоточена на выводе маток. I oscyluje na, ta produkcja tych matek oscyluje na poziomie 60 tysięcy sztuk rocznie. No i w год, jak prawie w każdy sezon, my wywodzimy do 60 tysięcy matek. Jest to około 25 tysięcy matek unasiennionych. Pozostała ilość są to matki nieunasiennione. В Польше очень популярно. И из этого количества 60 тысяч, 25 тысяч это плодные матки, а остальные матки это неплодки, потому что они в последнее время пользуются большим спросом в Польше. Wykorzystujemy такие пожитки, как рзепак, акация, малина, липа, грика, наводь. Natomiast takim naszym wiodącym miodem, na który się najbardziej skupiamy, jest to miód spadziowy ze spadzi iglastej. Значит, my собираем рапсовый мед, акацевый, малина, липа, очень популярный золотарник, но наш основной мед это хвойная, по-русски спать, по-моему, да? Пать. Prowadzimy gospodarkę wędrowną. Na większość pożytków przewozimy pasieki. Gospodarujemy w ulach wielokorpusowych, tak zwanych stojakach. Ramka wielkopolska. Значит, мы занимаемся кочевым пчеловодством. И наши ульи это так называемые многокорпусные ульи и на великопольскую рамку. Jeśli chodzi o hodowlę matek, w zasadzie wychowujemy matki w rodzinach w obecności matki. Jeśli idzie wести речь o wywodzie matek, to my wywodzimy matek w присутствии matki w семье. I to jest bardzo ważne. Matki są bardzo dobrze dopieszczone, podkarmione. W zasadzie jakość jest porównywalna z matkami z cichej wymiany. И это очень важно. Почему? Потому что в таких условиях за матками, во-первых, очень хороший уход, они всегда хорошо накормлены, и качество таким образом выводимых маток
ничуть не уступает качеству маток из воротунковых? Нет, тихой смены. На качество маток с тихой смены. Przekładamy codziennie w sezonie od końca kwietnia do w zasadzie końca lipca po około 1000 larw pszczelich. Значит, в течение сезона с конца апреля до конца июля мы перекладываем или ты тысяч? Тысячу личинок. Z tego dojrzałych matek wychodzi ponad 800 sztuk dziennie. No i более 800 matek получаем каждый день. Rodziny do wychowu przygotowywane są, to znaczy startery do wychowu, do przyjmowania larw przygotowywane są z całej rodziny pszczelej. Startery gotowym z całej pszczelnej rodziny. Na, w miejsce docelowego startera wstawiany jest nowy ul z czterema ramkami. Znaczy, Paweł, tutaj tak po kolei, dobrze? Czyli, i nie tak szybko. Tak, w miejsce startera. Na miejsce startera. Wstawiamy nowy ul. My wstawiamy nowy ulej. Z czterema ramkami z pokarmem, w którym z jest imiot i pierzga. Z czterema ramkami z karmami. To pylca i pierga. Do tego startera trząsana jest pszczoła z całego kompletnego ula stojącego w tym miejscu. I w ten starter my stryachujemy całkowicie всю семью, która znajduje się w tym же miejscu. I zarówno z części gniazdowej, jak i z miodnej. Jak z gniazdowej części, tak i z miodowej. Wiadomo, część miodni wraca do magazynu, natomiast część gniazdowa jest roznoszona po, ta rozpłodowa, po innych rodzinach słabszych tych w pasiece. Jasne, że вот эта медовая часть, она обратно возвращается в магазин, а та часть гнездовая, она... Jeszcze raz, część gniazdowa? Ramki z gniazda są roznoszone po słabszych rodzinach w pasiece. A ramki z gniazda dają się w более słabej семьи. Taki starter dostaje codziennie dwie ramki po 36 sztuk, łącznie 72 sztuki larw. I, no i w taki starter codziennie podaje ramka z 72 liczynkami. W ilości 72 sztuk, to mówiłaś, tak? Przez 10 dni ten starter otrzymuje taką samą ilość larw, tylko w ciągu 10 dni starter zawiera taką samą ilość liczynek. Na pewno nasuwa Wam się pytanie, że jest to za duża ilość larw i te matki nie będą dobrej jakości. I może wzniknąć taki вопрос, że слишком много личинок i matki навряд ли будут хорошего качества. Ale policzcie sobie, ile larw dziennie taka rodzina, ile larw pszczelich dziennie taka rodzina musi wykarmić. Jest ich na poziomie 1000 sztuk. No jeśli posмотреć na taką семью w естественном состоянии, сколько таких личинок вообще может находиться в семье в сутки? До 1000. Po 10 dniach starter jest wymieniany z inną rodziną. Через 10 дней стартер заменяется на другую семью. Только тогда в место новой родины уж вставляем такой сам уль с покармом и сшипована с пчела. Natomiast... На место новой семьи ставим на место новой родины еще раз. Вставляем я тоже стартер с покармом. Также ставим стартер с кормами. Z innego ula strzepowana jest pszczoła. Z drugiego ula my stryachujemy pszczołę. A starter, który pracował szybciej. I ten starter, który pracował szybciej. Sama pszczoła nasiedla ul, ten kolejny, upuszczony przez pszczoły do nowego startera. Jakby obsadzuje się pszczołami z drugiego ulia. Po każdym przyłożeniu ramek do startera. I после, każdy raz, kiedy my kładziemy ramki w starter. Po przyjęciu tych larw po tych 20 godzinach, 24. I kiedy spustia 24 часа te liczynki przyjmują się. Ramki są przenoszone do normalnych rodzin produkcyjnych, do części. Ramki my przenosimy w normalne семьи. Do części magazynowej. W magazynową część. Która jest odgrodzona kratą odrodną. Która oddzielaje się rozdzielitelną resztką. W ten sposób te larwy właśnie hodowane są w obecności matki w normalnej rodzinie. No i takim obrazem jakby wywód происходит w присутствии matki w normalnej семье.
Не можно приносить червью до части магазиновой. Нельзя переносить расплод в части магазиновой. В магазинную часть. Taka rodzina do części magazynowej musi dostać taką ilość około 300 gramów ciasta z pyłkiem. Taka семья w magazynną część должна получить około 300 gramów ciasta z pylcoj. To bardzo dobrze ściąga karmicielki i one bardzo dobrze podkarmiają mateczniki. Pczoły очень хорошо тогда подкармливают маточники. W ten sposób wychodzą ładne, duże matki. И здоровые, прежде всего. И таким образом выводятся хорошие, красивые, большие, здоровые матки. Матки унасеннены са в уликах Apidae продукции швейцарской. Значит, мы используем нуклеусы Apidae, это производство Швейцарии. Мамы их около 3,5 тысяча штук в посещении. И таких нуклеусов у нас 3,5 тысячи. Jak można było następny folder puścić? To już tak. Следующий. I niżej? Mm-hmm. Tak, po очереди prostata. Jeszcze na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Jeszcze? Jeszcze? Okej, okay, z tego. Te zdjęcia właśnie pokażą tutaj mniej więcej, jak wygląda wychów. No i na tych fotografiach można widzieć, jak tak, более менее примерно выглядит ситуация. Працуемы только и выключительно на системе Nikot. Мы работаем исключительно на системе Nikot. Natomiast не выкорыстуемы клеточек, то значит кассет до сношения яек, але ларвы са прикладаны. Еще раз. Wykorzystujemy tylko część już taką do przekładania larw, nie wykorzystujemy. My используем только ту часть для перекладывания личинок. Tak, i izolacji. Skupiliśmy się głównie na hodowli matek rasy krajnickiej. Значит, мы как бы все свое внимание сосредоточили на выводе маток породы краинка. Австрийских популяций. И эта краинка родом из Австрии. Тут есть на снимке была, как бы мог вручить. Аккуратнее матка линии тройсек. Вот эта матка линии тройсек. Можешь вручить еще килька вставить? Назад, можно вернуться. О, а то есть... И теперь стоит в шоу. То есть тройсек? Это тройсек. Это скленар. Это скленар. Скленар выводится из популяции карпатских пчел. Скленар родом происходит из популяции карпатских пчел. Natomiast карпатка с македонских. Карпатка с македонских популяций. Не зрозуміла. З македонських популяцій Карпатка. Ага, а Карпатка із популяцією македонських пчіл. Które в на переломі кількасот лет емігрували через Карпати до власне Австрії. Как бы тисячі лет назад самі емігрували, поміняли своє реальне питання. Характеристикою тих цих країнок jest duża plenność i nieprzerwalność czerwienia w sezonie. I основна характеристика этой краинки это очень высокая плодовитость и как бы непрерывность червления в течение сезона. Porównując to z liniami bakwasta, które cechują się też dobrą higieną i odpornością na warozę. I jeśli porównać tę porodę z bakwastem, który odlicza się powyższym takim higienicznym instynktem i ustrojczością boleźnią. Mimo wszystko zauważyliśmy niższą skłonność do chorób typu nozema czy mniejsze porażenie warozą. Mimo tego, że niektóre linie bakwasta charakteryzują się mniejszą skłonnością, znaczy większym instynktem higienicznym, to powiedziałeś, tak? I mniejszym porażeniem warozy. Значит, i jeszcze, jeśli сравнивать вот эти две, так скажем, породы, да, то бакфаст, он менее будет подвергаться болезням, например, воротозу. Są to opinie hodowców, od których pozyskiwaliśmy te linie bakwasta.
Так я могу говорить на примере тех линий Бахмаста, которые мы брали у определенных заводчиков. Натомiast в наших посевках мы заложили дуже меньшее поражение украинцев. Но на нашей пасеке мы заметили, что все-таки менее поражаются воротозом именно краинки. Працовали мы на пчелы Бахмаст. Мы работали с Бахмастом. Жоса Гута из Люксембурга. И Бахмаста мы брали от Жоса Гута из Люксембурга. Петер Штофен из Немец. Петер Штофен из Немец. Ага, Петер, от Петера Штофена из Германии. Роджер Вайт из Ципру. Роджер Вайт из Кипра, заводчик. Кельт Бранструп. Кельт Бранструп. В засаде единственной общей чертой Бахмаста это высокая пленность. И, в общем, могу сказать, что такая характерная для всех вот этих линий Бахмаста является очень высокая плодовитость. Это очень хорошая пчела для расширения пасеки, для размножения. Если скупляемся на продукции меду, очень хорошо выкуживает один, два пожитки в сезоне. Если же говорить о сборе меда, то эта пчела соберет в основном один-два медосбора, на одном-двух медосборах. Натомiast при умеркованных пожитках. А если же кормовая база средняя, таких около 15 килограммов данного пожитка. И, в общем-то, берется семьей 15 килограммов. Дуже лепи. То более производительными в таких условиях будет пчела украинской породы. При заховании этой самой плодовитости практически. И это при том, что плодовитость, в общем-то, будет у них одинакова. Бахмаст, для примера, имел около 5-7 кг меньше меда на жопаку. Например, если сравнить Бахмаста и краинку, Бахмаст на рапсе даст больше на 5-6 килограммов меда. Натомiast kolejny pożytek akacja. Но наступает следующий взяток с акацией. Został wykorzystany jako rozwojowy, меду практически не было. И этот период следующий Бахмаст будет использовать для своего развития. И поэтому с акацией меда он уже не возьмет. А краинка в том часе принесла 12-15 килограммов. А краинка за этот период принесет еще 12-15 килограммов акации. Анализируем сборы меда, что у линии Бахмаст и краинка. И анализируя сбор меда пчелами Бахмаст и краинка, было то около 40-50 килограммов меда у ней в старом сезоне. За весь сезон, то Бахмаст принесет меньше на 40-50 килограммов меда. Додатково у нас тем главным мещанным пожитком есть мед со спаджи и глазды. Но и для наших условий самый главный медосбор наступает поздним летом, в начале осени, это хвойная пать. Где ilość такого меда осциллирует на границе 60 килограммов. Но и среднее количество семьи это 60 килограммов хвойной пади. Не есть то пожиток нектаровый. Это, в общем-то, не нектарный цветок. И Бахмаст еще очень шибко выпрацовывает на этой спаде. И на паде, на хвойной паде, Бахмаст очень быстро изнашивается. Есть то добра пчела, чеши око, сильные родины, здоровые, справляются выражение такой потенги в пасеце. Это очень хорошая пчела, сильная, здоровая. Семьи Бахмаста как бы радуют сердце и глаз пчеловода. Но с точки зрения экономики Бахмаст уступает краинке. До того, кстати, запасов зимовых. Бахмаст потребует дуже больших запасов на зиму. Но и следующий момент это запасы на зиму. Для Бахмаста нужно таких запасов приготовить намного больше. Dlatego głównie skupiliśmy się na produkcji selekcji matek linii krańskiej. No i именно поэтому мы решили, что выводить будем именно пчел породы краинка. Пчелы линии Скленнер są bardzo miodne, łagodne, bardzo dobrze zimują. Значит, если говорить о линии Скленнер, то они очень медоносные, совершенно незлобливые, хорошо зимуют.
Natomiast pszczoły linii trojsek są głównie selekcjonowane pod pożytki spadziowe. Тройсек в основном мы выводим на и нацеливаемся прежде всего на медосбор с хвойной пади. И крыжовки этой линии с иными краинками справляют то, что пчела дуже лепей зимует на спаде. Ну и когда эта пчела скрещивается с другими породами, то в результате потомство очень хорошо зимует именно на хвойной паде. Dodatkowo jest bardzo odporna na choroby typu gnozema czy inne grzybiczne. Следующие плюсы это совершенно как бы полностью устойчивы к таким заболеваниям, как назематоз или какие-то грибковые заболевания. Wynika to z jej naturalnej cechy, żyjąc w warunkach spadziowych. Ну и это, в общем-то, естественно. Żyjąc w warunkach spodziowych, to потому что эта пчела проживает в условиях там, где много хвои, хвойных лесов. Tak, bo Alpy Austriackie tam też spadzie praktycznie na okrągło i z każdego roku. A поскольку мы берем материалы из Австрии, то в австрийских горах тоже довольно много хвойных деревьев. Daje to to, że po prostu układ pokarmowy tej pszczoły jest dużo bardziej odporny na cięższe pokarmy. I поэтому пищеварительная система этой пчелы как бы приспособлена к тяжелой пище. Dlatego dobrze radzi sobie właśnie z zimowaniem na spadzie i tak samo z nozemą czy grzybicą. I поэтому пчела очень хорошо зимует на хвойной паде и справляется легко с такими болезнями, как назематоз или какие-то грибковые заболевания. Co jeszcze? Jakbyś mógł wrócić te zdjęcia właśnie, bo tutaj chciałbym... Można nazad? To już są takie niuanse właśnie, ale na przykład matki wysyłamy w klateczkach francuskiej firmy Nikot. Znaczy, teraz ja chciałabym zwrócić uwagę na niektóre niuanse. Маток мы высылаем в таких вот транспортировочных клеточках. Это клеточки производства фирмы Nikot. То есть jakiś Chińczyk, ale na co chciałbym zwrócić uwagę? А это клеточка китайского производства. И здесь я хотел бы обратить внимание на следующее. Ta część do wypuszczania pszczół z klateczki. А вот эта часть в клеточке, откуда через которую пчелы выпускаются из нее. Jest bardzo niebezpieczna dla matek. Вот эта часть, она очень опасна для маток. Пчелы, wyjadając pokarm, aby dojść do matki. И пчелы, когда они как бы выедают тесто для того, чтобы попасть к матке. Szybciej opróżnią tą mniejszą komorę. I быстрее опустошат вот это вот маленькое отделение. I chcą matkę na siłę wyciągnąć z tej klatki. I będą прилагать все усилия, чтобы вытащить матку через это маленькое отверстие. Matka jak włoży głowę w tą przestrzeń dla niej za ciasną. A matka как бы просунет туда голову. Пространство очень ограниченное, ей будет тесно. Просто się заклиновує і умира. И матка может там просто застревать и, естественно, погибнет. Przełącz jeszcze. И następne zdjęcie pokazuje klateczkę właśnie tą, dajmy na to francuską. Ну, а на следующей клеточке, слайде клеточка французского производства. Dodatkowo, patrząc pod mikroskopem na strukturę materiału. И если структуру материала, из которого изготовлена клеточка, посмотреть через микроскоп, klatki marnej jakości, tak jak ta chińska tutaj pokazana na... To ta klatka była очень плохого качества, точно такого же, jak klatka китайского производства. Jest gilotyną dla obnóży pszczół. Ta klatka, po сути, является гильотиной для лапок пчелы. Po prostu wypraski z odlewów są tak ostre i skaliste, że to obcina przedgi matkom. Довольно ostre получаются поверхности, соприкасаясь с которыми лапки пчел просто отсекаются. Свет там нельзя, потому что их на сцене не видно. Свет. Ага. Погасить. Не видно же? Не видно, неразборчиво. Свет выключен.
lepiej. Dlatego trzeba się skupiać na kleteczkach dobrej jakości, bądź po prostu tradycyjnych, drewnianych, ze zwykłą siatką plecioną. I поэтому очень важно выбрать правильную клеточку. Во-первых, если эта клеточка из пластика, она должна быть хорошего высокого качества. Если же нет возможности купить хорошую пластиковую клеточку, то уже лучше вернуться к деревянной. Zdecydowaliśmy się na wychów matek w na systemie tworzywa sztucznego. My w общем-то решили все-таки выводить маток, используя клеточки из искусственных материалов. Pod względem higienicznym. I przyczyna to gigiena. Po prostu przy takiej ilości i takiej rotacji w pasiece to jest podstawa. Почему? Потому что в нашей пасеке очень большое количество пчел, очень большое количество маток, и гигиенические условия – это основное требование для успеха. Пластик bardzo dobrze daje się dezynfekować. Клеточки из пластика очень легко дезинфицируются. Tu już nie tyle chodzi o klateczki, co cały system wychowu, miseczki i inne korki, to wszystko. Значит, и вот это вот требование гигиены, они важны не только для клеточек. Это очень важно, если говорить о всей системе НИКОТ. Podobnie jest z ulikami. Zdecydowaliśmy się na Apidea. И то же самое с нуклеусами. Поэтому мы и решили использовать вот эти нуклеусы Apidea. Ponieważ odbudowa woskowa co roku jest usuwana po każdym sezonie. Потому что через сезон, то есть когда сезон заканчивается, их очень легко дезинфицировать, вычистить в середине. Tak, uliki są dezynfekowane i pozostawiane do zimowli i w następnym sezonie nasiedlane na nowo. To jest my, sezon zawieszający, prowadzimy dezynfekcję takich uliów, tych nukleusów i zostawiamy ich do następnego sezonu, хорошо, już przygotowanymi dla wyłowu nowych matek. Doświadczenia pszczelarzy, głównie z Austrii i Niemiec, takich jak George Matlock, Anton Schlening czy Karl Perner z Austrii. Jeśli wziąć opyt, popatrzeć na opyt takich znanych pszczelowodów, matkowodów austryjskich. Z wieloletnim doświadczeniem w tej branży. Tych matkowodów, u których opyt mnogoletni i именно w tej отрасли. Pokazują to, że uliki weselne nie mogą przychodzić i zimować pszczół z sezonu na sezon. Uliki weselne nie czyli te nuklusy nie mogą być wykorzystywane z tą samą woszczyną z sezonu na sezon i bez nowego nasiedlenia. To jest nukleusy nie mogą z sezonu w sezon использовать z одной i tejże woszczyny i być zasilanymi jakby bez dezynfekcji. Nie można ponosić ryzyka wystąpienia jakiejś choroby i przekazania jej dalej. Потому что нужно исключить любую возможность, любой риск возникновения какой-либо болезни, потому что в таком случае, в случае появления этой болезни, она будет передаваться. Nawet Jos Good, w zasadzie twórca Ulika Mini Plus. I даже Jos Good, по сути, создатель вот этого Mini Plusa. Zimuje z roku na rok coraz mniej nukleusów. Z roku na rok zimuje coraz, zimuje coraz mniej tych ulików. Используje się mniejsze i mniejsze nukleusów. Na razie jest w fazie porównywania właśnie matek pozyskiwanych z nowo nasiedlanych i ich następstw, ich pokoleń, a z tymi już nasiedlanymi z sezonu na sezon. Pod względem higienicznym. To jest требование гигиены при матководстве очень и очень ważne i как бы стоят на первом месте. No jest to bardzo ważne, żeby nie sprzedać komuś choroby. I очень важно, когда мы продаем клиенту маток, очень важно не продать болезни. A najważniejsza w hodowli jest przede wszystkim selekcja strony ojcowskiej. I przy wyborze matek очень ważna selekcja ojcowskiej linii.
Jeśli chodzi o pszczelarstwo europejskie, to od dawna nad tym skupiali się hodowcy austriaccy. No i jeśli mówić o pszczelarstwie europejskim, to здесь, w общем-то, такие моменты сосредотачивались именно в австрийском пчеловодстве. Pozostali Niemcy, Polacy, nie wiem jak u was, głównie ważna była strona mateczna. Не знаю, как здесь, а в Германии, в Польше как-то традиционно, в общем-то, больше внимания уделялось именно материнской линии. Selekcja zarówno linii ojcowskiej, jak i matecznej. А селекция как отцовской линии, так и материнской линии. Prowadzi to, że po prostu genotyp tej pszczoły, cechy są bardzo mocno zakorzenione pokoleniowo. Wszystko prowadzi do tego, że genotyp pszczoły, te charakterystyki, one bardzo głęboko ukorzeniają się. I można w ten sposób wydzielić bardzo syntetyczną linię. I takim образом można wywieźć довольно tak zwaną syntetyczną linię. Gdzie w naturalnej wymianie w danej rodzinie przy trzecim, czwartym pokoleniu te cechy idą za matką. Kiedy przy естественном выводе характеристики все передаются по линии материнской. Na przykład nasz krajowy system hodowli matek. Na przykład w Polsce, ich государственna система wywodu matek. Co drugie pokolenie musi być dolewka krwi zewnętrznej. Предусматривает, что каждое второе поколение должно получать как бы вливание материала извне. To daje taką harmonię genów. И это дает такую гармонию генов. I bardzo mało stabilnych. Очень нестабильных. Że na 100 matek wyhodowanych, что на 100 выведенных маток zaledwie połowa dziedziczy cechy, только половина наследует характеристики, ale nie są w stanie ich nawet przekazać w dalsze pokolenia. No nie w состоянии передать эти характеристики последующим поколениям. Austriacy selekcjonują matki w systemie wsobnym. A Austriacy swoją selekcję как бы базируют на гетерозисе. Mało heter. No poniekąd tak, bo tam między innymi czterema liniami wewnątrz jednej rasy pszczół. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Wiesz co, ja to nazwę z lotą. U nas to tylko tak się tłumaczy. Aha. W inny sposób nie. Jeżeli ty możesz jakoś to wyjaśnić, to możemy spróbować, ale... Dajmy na to sklenar. No, na przykład sklenar. Ma cztery linie swoich pszczół. U sklenara cztery linie. Co roku jedna linia jest wywożona na trutowisko jako strona ojcowska. I mów głośno, nie tak szybko. Każdego roku jedna linia. I każdy rok jedna linia jest wywożona na trutowisko jako strona ojcowska. Wywozi się na oblotnik i ta linia ojcowska. I pozostałe cztery. A ostatnie cztery. Matki z tych pozostałych czterech linii przewożone są na oblotniki do unasienniania. Matki od tych czterech linii przewożą się gdzie? Na trutowisko do unasienniania. Тоже перевозится на облетник для осеменения, оплодотворения. И co roku strona ojcowska jest wymieniana. И каждый год меняется отцовская линия. В ten sposób właśnie następuje ta rotacja wewnątrz niewielkiej grupy. И таким образом проходит ротация в рамках небольшой группы. W dodatku są to matki unasienniane naturalnie. I plus ku temu to matki естественного оплодотворения. Austriacy tak utrzymują pogłowie swoich populacji. I Austriacy takim образом поддерживают поголовье своих популяций. W przypadku sklenara blisko 200 lat. A jeśli mówić na przykładzie sklenara, to taka sytuacja поддерживается уже 200 лет. Właśnie w tym systemie tego wsobnego chowu tak zwanego. No i na tej systemie, w ramach tej systemy gitarozysa. W Polsce przy produkcji odkładów. W Polsce przy производстве odkładów. Jakbym mógł wymienić folder. Można pomieniać следующую папочку. Do góry. Wierch. Jeszcze? Jeszcze. O ten.
У нас odkłady robi się w okolicach w maju, w połowie maja. Значит, в Польше, и конкретно на нашей пасеке, отводки делаются в мае. Są to dwie ramki rozpłodu bez matki. Это две рамки расплода без матки. Поддаваны из до них маточник. Туда поддается маточник. И тогда лечим родину. Co robimy? Leczymy nawarozę. Dalej prowadzi obrotka od waratoza. I ona zostaje, rozmnaża się do zimy. I остается rozmnażaться do zimy. Sprzedawana jest dopiero w następnym sezonie na wiosnę. I продается только w следующем sezonie wiosną. U was, z tego co słyszę, to sprzedaje się odkład na wiosnę ze starą matką. I ja słyszę, że tutaj odkładek sprzedaje się wiosną ze starą matką. U nas w zasadzie nie praktykuje się takich sposobów. U nas takie nie praktykuje się. Właśnie tak jak na zdjęciach widać, tutaj zimujemy około tych 180 odkładów. No i jak można widzieć na fotografii, te 180 odkładków, oni zimują. No i tak jak mówię, na wiosnę będą sprzedawane. A wiosną oni będą sprzedawać. Jak oni zmieniają? No matka już będzie przeszłogodnia. Nie wiem. A matki będziecie wymieniać? Matki wymieniamy same w okolicach lipca na unasiennioną w rodzinie. Gdzie to w iulie? Будет меняться матка на плодную? Не-не-не, эти продажи, они будут менять матку на следующий год, после зимовки? А по зимовле? Нет, та матка идет, то есть матка с предыдущего сезона. Вообще. То есть получается, это матка с предыдущего сезона? Нету наша жадности старую ставить. То значит, она обчервила максимально 8-9 пластров. Także nie jest jakoś mocno eksploatowana ta matka. To jest ta matka, jakby czerwiła na 8-9 ramkach i поэтому jakby silna ona nie eksploatowała. Tak, bo ta rodzina generalnie początkiem sierpnia już jest zakarmiona do zimy. Потому что такая семья где-то в начале августа она уже закормлена на зиму. Nie jest to porównywalnie matka, która intensywnie czerwi przez cały sezon w normalnej rodzinie produkcyjnej. No i jakby nie można porównać z matką, która intensywnie czerwi w ciągu całego sezonu. To możemy przejść, możesz wymienić na tą sprzedaż powoli. Czy ulach teraz może? Ulach. Nie, wymień folder. Следующую папочку. Na dół? Na dół? Jeszcze niżej? Tak, ten. Ule, tak? Tak. Tak jak wspominaliśmy, szybciej zajmujemy się też produkcją uli z pianek poliuretanowych. Znaczy, my zajmujemy się jeszcze produkcją poliuretanowych uliów. A styropiany też robicie? Nie, styropiany. Tylko poliuretanowe. Znaczy, polistyrolowych uliów nie robimy, tylko poliuretanowe. Tak, przeszliśmy na ule z tworzyw sztucznych ze względu na ich małą objętość, ciężar. No i почему мы перешли исключительно на ули из искусственных материалов? С точки зрения того, что они занимают меньше места и что вес их незначительный. Przede wszystkim utrzymanie higieny w tym ulu jest też na dużo wyższym poziomie. Следующий важный момент. Поддерживание хороших гигиенических условий в таком уле поддерживает такие условия намного проще. Rozwój rodziny jest dużo szybszy w porównaniu z ulem drewnianym, jeśli chodzi o rozwój wiosenny. I если говорить о развитии семьи весной, то в таком уле семья будет развиваться намного быстрее. Jest to normalne, bo w ulu drewnianym para wodna produkowana w ciągu zimy przez pszczoły. I to normalne, потому что w drewnianym ule wodne pary, они как бы создаются пчелами w течение всего периода. Ona zostaje w tkance drewna. I wszystko to wpitywается w drzewo. Natomiast musi mniej więcej do końca czerwca odparować. No i gdzie to do середины июня вся вот эта влага должна испариться.
ulestworzyw mają ten plus, że ta para jest wywiewana z tego ula i on jest praktycznie suchy. A plusy именно искусственного ули из искусственных материалов, что вот эта вся влага, она просто как бы выливается, и поэтому улей намного проще содержать в таких нормальных условиях, если говорить о влажности. Dodatkowo lżej się pracuje w ulu z tworzyw sztucznych, ponieważ ramki nie są tak mocno przywoskowane do ścianek ula. Проще работать, потому что рамки не так сильно как бы соединяются воском к стенкам улья. Drewno ma taką strukturę, że ten wosk bardziej klei ramkę z ulem. А древесина имеет такую особенность, что рамки очень крепко приклеиваются к стенкам. Natomiast tworzywa sztuczne mają inną strukturę i ten wosk mimo przyrośnięcia on się nie trzyma tak dobrze jak drewno. А искусственные материалы, их структура способствует тому, что воск, он хотя там тоже присутствует, но вот эта вот как бы сцепка, она не настолько прочная, настолько крепкая, сильная. Są dwie grupy pszczelarzy. Jedni twierdzą, że drewno jest naturalnym materiałem. И вообще пчеловодов можно поделить на две группы. Одна группа будет утверждать, что древесина – это естественный такой природный материал. Dla innych to już jest martwica drewna, a nie żywa tkanka, taka jak barć, taka naturalna. A drugie, że совершенно по-другому рассматривают деревянные ули. Dla nich to jak by мертвое, умершее дерево. I вот это дерево уля, его, они не могут сравнить с деревом той же борти, которая по сути жива. Mimo wszystko żywą tkanką drzewa i tam następuje wymiana fotosyntezy i... No i борть, по сути, это как бы живая ткань, и именно там происходит полностью весь процесс фотосинтеза. Rodzina produkując w zimie dwutlenek węgla właśnie ze spalania pokarmu. A семья, которая зимует в борте, она выделяет углекислый газ. I ona żyje w symbiozie z tym drzewem, ta rodzina. I takim образом вот эта вот семья, живущая в борте зимой, она создает такую гармонию. Natomiast ul wykonany z drewna, no to już jest tylko martwica drewna. No a деревянный улей это опять же улей из мертвого дерева. Badania prowadzone w naszych instytutach w Puławach. No i w Instytucie w Puławach, Instytucie Pszczelarstwa w Polsce, prowadziliśmy takie badania. Jeśli chodzi o takie produkty jak pyłek głównie. No i badał się taki pszczeloprodukt, cwietoczne pylca. Pozyskiwany z uli drewnianych, takich starszych jak 3 lata. I ta pylca, która zbierała się z drewnianych uliów, изготовленных из древесины старше 3 лет. Miał dużo większą zawartość zarodków chorób grzybicznych. Эта пыльца в себе содержала намного больше как бы источников развития грибковых грибковых заболеваний. Jest to normalne. W tkance takiej martwej drewna mimo wszystko te grzyby się bardziej rozwijają i nie jesteśmy tak w stanie zaatakować. Normalne, jeśli opять же подчеркнуть, что в мертвом дереве грибковые заболевания развиваются намного быстрее. Kwestia jest jeszcze tej tkanki drewna, jaka to jest, jeśli to są drzewa iglaste, mocno żywiczne. No i jeśli jeszcze wrócić do tak nazywanej tkanki drewna i wziąć drzewa chwojne, tam gdzie очень много смолы. Jest większa bakteriobójczość i tych grzybów jest mniej. W takim случае они более такие антибактериальные, что ли, содержат соединения и поэтому справляются с грибковыми заболеваниями. Natomiast ule wykonywane z drzew liściastych, one nie mają tych żywic i tam się te zarodki grzyba bardziej rozwijają. A ule, które изготовлены из лиственных деревьев, они естественно не содержат в себе вот этих смол и поэтому
создают более благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Bardzo wolno też rozwijają się te zarodki grzybów w ulach wykonywanych ze słomy czy z trzciny. Jeśli wrócić do historii, to te salomienne ulje, one także bardziej благоприятne dla pszczół, ponieważ tam zamiedlone idzie rozwijanie grzybkowych zaboleń. Także każdy materiał na ulmo ma swoje plusy i minusy. Но если подвести итог, любой материал, из которого изготавливается улей, любой материал имеет свои и плюсы, и минусы. Największą wadą tych uli stworzyw sztucznych jest oddychanie. Ну и как бы самый большой минус ульев из искусственных материалов – это так называемая их способность дышать. Tak, po prostu obieg powietrza, tam już musi być poniekąd wymuszona cyrkulacja powietrza. I w takich ulew można создавать все условия, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха. W ciągu sezonu pszczoły radzą sobie z tym bez żadnej pomocy. No i w течение sezonu można zatrzymać? Pszczoły w общем-то sami поддерживают вот эту функцию и сами создают хорошие условия. Natomiast w zimie, tak jak na tym zdjęciu tutaj. A zimą, jak można posмотреć na tej fotografii? Gniazdo rodziny musi być budowane zarówno z boków, jak i z góry. I gniazdo powinno być odstrojone jak z boku, tak i z wierzchu. Tworząc jak gdyby balon braci Montgolfier. Создавая что-то типа балона. Jak latają, nie wiem. Jak latający szar, jak jeszcze można powiedzieć. Po prostu suche, ciepłe powietrze. To jest suchy, ciepły powietrze. Utrzymuje się u góry. Znajduje się w wierchu. A wyciska na dół to suche, ale wilgotne powietrze. No i suche, ale z zawartością dwutlenku węgla. Внизу воздух сухой, но он содержит углекислый газ. И рух повітря, входящий через влоток и по подрамки. Еще раз. Рух повітря, входящий влотком, проходящий по подрамки. Ну и движение воздуха через литок подрамки. Забирает он пару водную. Собирает вот этот водный пар. Выходит через отвор вентиляционной дашки. И выходит через вентиляционное отверстие под крышкой. Ten otwór nie musi być duży. Na wielkość... I to otwierstwo, a nie powinno być большое. Na wielkość pudełka od zapałek mniej więcej. No, величина максимальна to спичный коробок. Bo, ponieważ rodzina nie produkuje bardzo dużej ilości tej pary wodnej. No, потому что семья не производит очень много водных паров. Jest to zwykła konwekcja fizyczna. No, это естественное такая физическое явление. Jak w zwykłym piecu do centralnego ogrzewania domu. No i można to porównać z systemą pieczną systemy centralnego ogrzewania. Wytrzymałość i twardość takich uli z poliuretanu. Jeśli mówić o прочности ulew z poliuretanu. Jest porównywalna z twardością drewna sosnowego. Można porównać z sosną, z drewnianej sosny. Tam jest tam jakieś pytanie, tak. Czy jest coś pod daszkiem? Tak, jest pod karmiaczką. Czy są jakieś otwory jeszcze z boku? Nie, to jest wlotek, zwykły wlotek po prostu. Znaczy, w tym ulje tylko litok i to otwierstwo. A natomiast na górze? Na wierzchu? Jest to podkarmiaczka górna. Jest верхняя кормушка. I kominem, którym pszczoły wchodzą do podkarmiaczki. I jakby truba, w kawałkach, po której pszczoły podchodzą do kormuszki. Powietrze idzie właśnie w przestrzeń do daszka i wychodzi tym otworem wentylacyjnym w daszku. Wozduch idzie po tej trubie i wychodzi przez otwierstwo. To jest, ja uteczniu,
У меня стоит кормушка, поднимается воздух, и через всю кормушку выходит крыша в ответ. Это значит, что с целым под кормячкой приходит овец. Под кормячкой на зиму еще отвраца. На зиму кормушка, она переворачивается. Она, отвор wyjściowy jest z tyłu ula, na przeciwległej ścianie do wlotka. Вот это вот отверстие, оно сзади улья на стене противоположной от стенки, где находится литок. Я понял. Воздух поднимается в кормушку, и так. Потом противоходом идет, или прямо тут же в крыше, тут же прямо над этой сквозняк. Нет, ponieważ otwór w daszku jest przy wyjściu, wyjściu do podkarmiaczki. Отверстие там, где крыша, там, где крышка. Так, и ten ciąg powietrza по просто забирает. Нет, чекай, хвилечка. Отвор в дашку есть. Есть при этом выйщу под кормячки. Есть, находится возле прохода кормушки. Так, и сам ciąg powietrza по просто забирает то. И просто циркуляция воздуха, как бы с циркуляцией воздуха все выводится через это отверстие. Są pszczelarze, którzy właśnie robią так, jak mówisz, że to powietrze musi wracać po podkarmiaczce. Значит, есть такие пчеловоды, которые делают так, вот как вы говорите. То есть, как бы воздух должен вернуться через вот эту вот кормушку. Ale wtedy to powietrze nie ucieka z ula i skrapla się w komorze podkarmiaczki. No тогда этот воздух не выводится. Он как бы конденсируется в капли и собирается на кормушке. Wtedy podkarmiaczka ogrzewana ciepłem rodziny od spodu. Кормушка как бы обогревается теплом семьи, и вот это вот тепло идет снизу. I wczesną wiosną pszczoły pobierają tą wodę z podkarmiaczki. I pszczoły ranniej wiosną zbierają tę wodę, która zbiera się na dnie kormuszki. Niemniej jednak jest to stosowane bardziej na zachodzie Polski, tam gdzie ten klimat jest troszkę cieplejszy. No, to szerzej используется na zachodzie Polski. I wszystko zależy prosto od tego, że tam drugi klimat, tam mnogo cieplejszy. U nas nie zdawało tego egzaminu, ponieważ ta pszczoły nie zużywały tej wody na przedwiośniu. A na tej terytorii, gdzie my żyjemy, pszczoły, one jakby nie spożywają tę wodę, która tam zbiera się. No, to na ciepły zanos. To na ciepły zanos. Wiesz co, ty musisz powiedzieć, o czym mówiliśmy, o warunkach klimatycznych. O tym, gdzie żyjecie, bo oni po prostu nie rozumieją, bo u nas może być... Znaczy duże znaczenie też tutaj mają właśnie warunki klimatyczne w jakich się żyjemy. Здесь большое значение играют и природные климатические условия. Na przykład nad morzem w Polsce, tam Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk. Na przykład, jeśli wziąć Polskę, Польша имеет выход к морю. Взять такие города, как Щетин, Гданьск. Отворы в лодке до ула są bardziej odsunięte. И вот эти вот отверстия, как бы литки в уле, они как бы более отодвинуты. Практически так, как в сезоне. Точно так же, как и в течение сезона. Natomiast у нас в górzystym terenie są zwężane. У нас где местность горная, где совсем другой климат, другие условия. Так, до 4 сантиметров. Литки сужаются до 4 сантиметров. Есть то квестия właśnie вильготности поветра. И еще очень важно, это вопрос влажности воздуха в определенной территории. Ten надморский jest dużo bardziej вильготный от того сухого górskiego. И нужно сравнивать тот воздух, который на море, и воздух, который в горах. Там еще кто-то имел какие-то... Подкормячку зачем оставляете? По что заставляете подкормячку? Właśnie jako ten буфер над гнездом. Для того, чтобы создавалась как бы буферная такая зона над гнездом. Они делают вот так, как нарисовано, рамки стоят перпендикулярно. To znaczy, to ule robi się tak, jak jest narysowane. To znaczy, te ramki znaczy, są tak, one są na, nie, ramki są na, wiem, im chodzi o zabudowę. To jest tak zwana ciepła zabudowa. Ciepły zanos, da. Tak, natomiast czy w takim ułożeniu, tylko wtedy się przesuwa wejście i wyjście powietrza na tą przestrzeń, gdzie nie ma ramek.
То есть нужно как бы управлять циркуляцией воздуха. Najważniejsze jest, żeby wejście powietrza było na przeciwległej ścianie, jak wychodzi. Выход воздуха, выходить воздух должен как раз через отверстие на противоположной стенке. И przestrzeń wyjściowa w podkarmiaczce nad ramkami musi być zamknięta. И пространство, jeszcze raz i powoli. Przestrzeń gniazdowa nad ramkami. Gniazdowe пространство над рамками. Musi być zamknięta. Должно быть закрыто. W tej przestrzeni, gdzie nie ma ramek wulu, jest otwarta. A tam, to пространство, tam gdzie nie ma ramek, ono должно być открыто. Zakryte czym? Tak. A czym zamknięte ma być? Folia albo te listewki drewniane. Значит, кому что нравится, это может быть i folia. Фольга. И могут быть такие подстępniki drewniane, что-либо из дерева, из древесины, какие-то такие загородки. Замыкающие улички. Которые закрывают улочки. Они точно не самое главное, понимаете? А сетка есть на дымнице, или нет? Нет. Нет, потому что это уже диффузийная вентиляция. Jeśli stosuje się siatkę na dynnicy, to zamyka się całkowicie górę wulu. Jeśli na dnie stosuje się siatka, to wtedy wierzch ulia całkowicie zakrywa się. Właśnie bardzo dużo matek sprzedajemy do Norwegii. I my bardzo dużo matek sprzedajemy w Norwegii. I Norwegowie głównie stosują ten system wentylacji dyfuzyjnej. I w Norwegii jak raz bardzo szeroko stosuje się ten system diffuzyjnej wentylacji. Właśnie z wykorzystaniem dynnic osiatkowanych. I oni jak raz используют tutaj to сетчатое дно. Ale to służy tylko i wyłącznie do szybkiego schłodzenia i ograniczenia schłodzenia gniazda. A to służy dla czego? Przede wszystkim, żeby ochłodzić gniazdo. I ograniczenia matek w czerwieniu. I ograniczyć czerwienie matki. Natomiast w okresie u nich marca, końca marca. A w period mart, koniec marca. Te dynnice są zamykane. To dno zakrywa się. Z tym, że sezon wegetacyjny w Norwegii. Ponieważ to wegetacyjny sezon w Norwegii. Zaczyna się 1 czerwca. Zaczyna się 1 junia. Około. Około 1 junia. I w okolicach Oslo. A w okolicach Oslo. Już 20 sierpnia. Już 20 augusta. Już są przymrozki do minus 10 stopni. Już mogą stąpić zamrozki do minus 10 stopni. Tamten sezon jest bardzo krótki. I dlatego sezon tam bardzo krótki. Norwegowie nie bawią się właśnie w hodowlę matek. I Norwegii, dlatego w Norwegii pszczelarze nie zajmują się hodowlą matek. Oni kupują bardzo duże ilości na przedwiośniu. I oni bardzo dużo matek kupują ranną wiosną. Na ich przedwiośniu, bo u nas to jest prawie szczyt sezonu. U nich to jakby ranna wiosna, a w Polsce получается się już pik sezonu. No i wtedy wymieniają matki na młode. I wtedy oni zmieniają matek na młodych. Szybki, dynamiczny rozwój i dobre wykorzystanie pożytków ciągle. Idzie bardzo szybkie, dynamiczne rozwicie i dobrze wykorzystuje się zytok, kremowa baza. Tam w zasadzie jest dwa główne pożytki. Pierwszy to malina. I w Norwegii w основном dwa takich основnych medozbora. To pierwszy malina. I zaczynający się na początku lipca wrzos. A w начале июля начинается вереск. Z tym, że oni tego wrzosu średnio pozyskują około 80 kg z rodziny. No i w średnim oni zbierają wereska po 80 kg od семьи. Podobnie jak i w Anglii, w Szkocji. No i похожая ситуация в Шотландии. Z tym, że to też są troszkę inne odmiany tego wrzosu. No, это немножечко другой вереск. U was wrzos jest podobnie wykorzystywany w takim samym okresie jak w Polsce. No i z tego, co ja słyszę, wierzch похоже zbierają się здесь w tenże period, co i w Polsce. No i ilości też podobne. No i количество этого вереска такие же, как и в Польше. Tak. Na przykład, jeśli chodzi o miód spadziowy. A jeśli żeby mówić o padzielnym miodzie? U nas pozyskuje się go różnie, od 40-50 kg.
то игласта. Так, так? Игласта. То хвойный падик в Польше собирается очень по-разному. Значит, минимум это 45 килограммов. До навык 120. И достигает сбор 120 килограммов. Факт, что такой рог трафился на 6-8 лет. Но, к сожалению, такой хороший сезон на хвойную падь случается редко, только раз в 5-6 лет. Ну, аккурат не остатний был в том сезоне 2018. Ну, и такой вот хороший сезон на хвойную падь последний раз случился как раз в 2018 году. Так, то средняя вышла от 118 килограммов. В среднем мы взяли по 118 килограммов от семьи. И окрес выступления этой спадзи то было зараз по рзепаку, початком червца. Ну и когда начался вот этот мегасбор с хвойной падзи, это сразу же после сбора с рапса, это конец июня. До конца сезона. И продолжался до конца сезона. Natomiast w ubiegłym roku no, wystąpiła, znaczy w tym 2019 spadź wystąpiła dopiero 12 sierpnia i 10 września już na siłę składaliśmy gniazda na zimę i zakarmialiśmy pszczoły. No a w 2019 roku, to jest w przyszłym roku, начали собирать с хвойной пади 12 августа, а 10 сентября уже начали готовить пчел к зиме. Ну и средняя тоже была дуже низша, бо там не целых 60 килограммов. Ну и в среднем собрали намного меньше, не полных 60 килограммов от семьи. Я хотел бы спросить, хвойный лес, состав какой? Больше сосна или ёлка? И второй вопрос, бывает ли такое, что падзевого меда нет вообще? Или постоянно есть такое? То значит так, первое питание. Ежели ходи о ласы, да и гласты, який есть склад тих ласов? Ёлка. Ёлка. У нас это 400-500 метров над поземным моря. Значит, они находятся на уровне 400-500 метров над уровнем моря. Главное, есть то ёлка. И в основном это ель. Так как на тих здъемчах, которые шепчей были нашего терену, то можно было вообще зауважить то пошитие ласу главное тим джовестанным и гластым йодлом. Ну и если внимательно посмотреть вот на фотографии, которые здесь показывались, можно заметить, что, в общем-то, доминирует хвойный лес, и в основном это ёлка. В высших партиях гор, например, уж в Альпах, там уж растет только шверк. А, например, если выше подняться, например, горные Альпы, то там уже будет встречаться только шверк. Шверк. Значит, к сожалению, такие сезоны, когда вообще нету сбора с хвойной пади, случаются, да, но это бывает очень-очень редко. Остатний был в 99-м году. И последний такой... 1999. Последний такой был трагический сезон. Это был год 1999. Но это тоже было спровоцировано тем, что надлесничество начали опрыскивать лесы на какие-то там хворобы и мшица по просто. Но, опять же, это было вызвано не какими-то там природными, естественными процессами, а такой вот поворот вызвал сам человек. Лесничество начали обрабатывать деревья какой-то химией и просто отравили вот эту тлю. И поэтому такой был трагический медосбор.